Panie i panowie, serdecznie pozdrawiam z Gdańska, z miasta wolności i solidarności. To tu, w 1980 roku, w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, robotnicy, inteligencja wznieśli sztandar wolności. Jednym z postulatów wtedy zgłaszanych był wolny dostęp do informacji o stanie gospodarki polskiej, o stanie finansów państwa polskiego. To wtedy już, w 1980 roku, Polacy, społeczeństwo polskie walczyło o dostęp do danych. Chcieli wiedzieć, jaka jest sytuacja w kraju, w mieście czy województwie. I to nie dziwi nas, że Gdańsk popiera Światowy Tydzień Otwartej Legislacji. Tak, miasto Gdańsk chce razem z innymi miastami w świecie przebudowywać sposób zarządzania, tak aby bazy danych były maksymalnie dostępne dla obywateli, dla mieszkańców Gdańska, dla wszystkich zainteresowanych. Uważamy, że każdy obywatel ma prawo wiedzieć o tym, co administracja czyni, za ile i w jakim celu. Uważamy, że im lepiej doinformowany i poinformowany obywatel, tym bardziej świadomy, tym bardziej zaangażowany w sprawach publicznych. Wspiera nas w tych działaniach budowy otwartego miasta Fundacja e-Państwo oraz wiele innych osób i instytucji. Mam nadzieję, że dzięki idei Światowego Tygodnia Otwartej Legislacji, dzięki doświadczeniu miast ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, uda nam się w Gdańsku doprowadzić do końca projekt otwartego miasta. Serdecznie pozdrawiam z Gdańska, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.